Time and Hone Hoino, all a cane foy. Ah, Sahino, the man I skedoisim, kedoisim ite hoirim, kezoi haruki. Dzisiaj spotykamy się w Łomazach. Pana słowami, co to miejsce, co to za miejsce, gdzie jesteśmy? Ja jestem pierwszy raz gościem w Łomazach. Jest to oczywiście teren byłego cmentarza, znaczy cmentarza żydowskiego dzisiaj, już nieczynny oczywiście, ale cmentarz żydowski, którym widzę w tej chwili próby upamiętnienia, budowę pomnika, lapidarium, zocalałych magrobków. Miejsce zawsze smutne, dlatego że no, cmentarz nazywany jest w języku hebrajskim Beis Olam, miejsce życia, czyli wieczności, miejsce wiecznej z tego życia, ale kiedy jesteśmy tutaj, to jest to zderzone z losami tragicznymi tej społeczności. W związku z tym no, jest to takie miejsce zawsze przejmujące, bardzo mocno, dotkliwie, bo śladów już innych prawie nie ma. Dlatego te tablice, które są umieszczane, pamiątkowe, świadczą o naszym człowieczeństwie, o naszym wspólnym odczuwaniu, o empatii jeden do drugiego, że oba narody te mieszkały tutaj wiele set lat. Niestety te tragiczne losy II wojny światowej, zbrodni niemieckich spowodowały, że nas już tutaj, narodu żydowskiego, praktycznie nie ma w Polsce. Ale pamięć pozostała i ta pamięć jest coraz bardziej akcentowana przez akcję też pana marszałka teraz. W regionie lubelskim jest to piękne, bardzo wzruszające i cieszę się, że mogę wziąć udział w wielu takich spotkaniach. Ale czy są też miejsca, czy mają szansę stać się takie miejsca również miejscami odwiedzanymi przez Was? Czy to przez społeczność żydowską mieszkającą w Polsce, czy to właściwie przez wycieczki, które często przyjeżdżają do Polski z Izraela? Jak najbardziej tak. Znaczy, trzeba wziąć pod uwagę to, że mija kolejne pokolenie już od czasów, kiedy naród żydowski, jakby egzystencja tutaj została brutalnie zakończona. Natomiast społeczności żydowskiej praktycznie w Polsce jest bardzo mało już w tej chwili. Ale coraz rośnie, cały czas jest rosnąca liczba osób, które wracają do swoich korzeni, drugiego, trzeciego pokolenia, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela, którzy szukają tych swoich korzeni, swoich miejsc, dlatego taka działalność, czyli takie działania, które upamiętniają te miejsca, na pewno będą bardzo, bardzo przyjęte z wielkim wzruszeniem przez ludzi, którzy tu przyjadą, widząc lapidarium, widząc tablice, widząc, że jest tu pamięć o ich przodkach, którzy tu mieszkali, jest na pewno bardzo, bardzo ważnym działaniem, bardzo ważnym. Dla człowieka, dla naszych narodów, dla Polaków, dla Żydów, dla każdego narodu na świecie ważna jest przeszłość, ale myślę, że równo ważna i bardzo ważna powinna być też i przyszłość. Ja to pod kątem biorę tego i chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytanie, no właśnie tych niesnasek, tych nieporozumień, tego co jest w nas w pamięci, być może złe, tragiczne, co nie powinno się wydarzyć. Ja powiem tak. Dla mnie osobiście przyszłość jest dużo bardziej ważna niż przeszłość. Dlatego, że to my będziemy żyli w przyszłości, nasze dzieci będą żyły w przyszłości, nasze wnuki będą żyły w przyszłości z Bożą pomocą i to, co my im zostawimy po sobie, to jest ten skarb, który im przekażemy. Czyli przekażemy im wzajemne niechęci, wzajemne rozliczenia nieustanne, wzajemne sekowanie się różnymi problemami, bombardowanie niechęcią z racji, że ktoś kiedyś coś zrobił złego. Jest daleko nas to nie ślepą zaprowadzi. Uliczką, kompletnie. I to jest nie tylko się tyczy nie tylko Żydów, Polaków, ale w ogóle wielu narodów, wielu społeczności i kultur. Nie zbudujemy przyszłości na nieustannym, wiecznym rozliczaniu się ze swoich błędów. To nawet nie ma mowy. Jest takie stwierdzenie, że bez rozliczenia przeszłości nie ma przyszłości. Jest to bardzo błędne, dlatego że minęły trzy pokolenia, już praktycznie mijają. Już nie ma obiektywnego w tej chwili spojrzenia. Są reznania świadków, takich, owych. Jedni mówią tak,
A w tym momencie uśmiech na twarzy jednego człowieka do drugiego, wyciągnięcie ręki, otwarcie się na drugiego człowieka, serce, no to jest to, co zbuduje nam przyszłość. Jeżeli będziemy patrzyli tylko w ciemne karty, jak powiedział kiedyś Fryderyk Nietzsche, a zaskoczę tutaj, powiedział kiedyś, im bardziej patrzysz w ciemność, tym bardziej ciemność patrzy na ciebie. I to jest dobre motto. Mazy 1942. Pamiętny dzień. Na ziemi lubelskiej w Łomazach szli bezbronni. Pomęzani sznurami. Zaszumiały lasy słowem psalmów Dawida. Ptaki ucichły w ostatnim koncercie. Rozległy się strzały. Niebo zakrwawiło. Zajęczała ziemia. Drzewa nimi świadkowie. Panie wójcie, spotykamy się podczas bardzo ważnego wydarzenia w gminie Łomazy na ulicy Małobrzeskiej. To w tym miejscu stała kilkadziesiąt lat temu, jeszcze podczas II wojny światowej, synagoga. No i dzisiaj tablica upamiętniająca mieszkańców Łomaz, których było co drugi. To mieszkaniec wyznania mojżeszowego. Czy to ważny dzień dla gminy Łomaz? Dzisiaj odsłonięliśmy tablicę w symbolicznym miejscu rzeczywiście, gdzie ponad 80 lat temu stała synagoga żydowska, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej, która powstała w latach 80. XIX wieku, murowana. Dzisiaj na tablicy możemy zobaczyć również zdjęcia tej synagogi, jak ona wyglądała. Jest to symboliczne miejsce. Dzisiaj odsłonięciem tej tablicy upamiętniamy społeczność żydowską, mieszkańców Łomaz, sąsiadów, którzy jeszcze 80 lat temu tutaj stanowili blisko 50% miejscowości Łomazy. Tablica została przekazana i ufundowana przez marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego, który przekazał tą tablicę i w ten oto sposób chcieliśmy godnie ją wyeksponować i upamiętnić. Dlatego też powstała ściana symbolizująca synagogę, która właśnie została rozebrana. Dodatkowo postawiliśmy tablicę opisującą historię Żydów łomaskich, która została podzielona na dwie części, czyli życie oraz zagłada, w której to została opisana historia Żydów w Łomazach. To ważne wydarzenie, pamiętamy o społeczności żydowskiej, która w przeciągu tak naprawdę krótkiego czasu zniknęła bezpotomnie z gminy Łomazy. Wówczas przed wojną ta społeczność żyjąca w Łomazach stanowiła dużą liczbę, tutaj zawiązywały się przyjaźnie. Tutaj mieszkańcy Łoma z pochodzenia polskiego i żydowskiego żyli we wzajemnej zgodzie, poszanowaniu. Natomiast nadchodząca II wojna światowa zaburzyła ten ład i porządek. Pojawiły się niechęci, które zostały przyniesione z zewnątrz i w lesie Chały, niedaleko stąd, 1,5 kilometra, społeczność nie tylko z Łomas, ale również innych miejscowości została przywieziona i została zamordowana przez Niemców podczas akcji Reinhardt. Panie wójcie, a dzień dzisiejszy, czy wracają potomkowie dawnej społeczności mieszkańców Łomas wyznania mojżeszowego, czy szukają swoich korzeni, swoich miejsc, wspomnień? Czy zdarzają się takie wycieczki, takie przyjazdy, takie odwiedziny? Wielokrotnie przyjeżdża młodzież z Izraela. Są to duże grupy, które odwiedzają cmentarz żydowski, a także miejsce zagłady w lesie Chały. Natomiast od czasu do czasu, kilkukrotnie do tej pory, przyjechali potomkowie osób, którzy obecnie mieszkają w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu. Tak naprawdę przyjeżdżając do miejsca, gdzie żyli ich potomkowie, którzy wyjechali najczęściej przed wojną, czyli nie zginęli w czasie II wojny światowej, chcą zobaczyć to miejsce, gdzie żyli ich dziadkowie, pradziadkowie i przodkowie. Także czasami rzeczywiście wiemy o tym, że są, przychodzą do urzędu gminy chwilę porozmawiać, także spotykamy się, kierujemy tutaj właśnie w te miejsca pamięci. I na koniec zapytam o to, co dzieje właśnie się na cmentarzu żydowskim, ponieważ realizowana jest bardzo ciekawa, a przynajmniej bardzo widowiskowa, w cudzysłowie, bardzo, no właśnie taka dość potężna inwestycja upamiętniająca to miejsce. Gmina Wyznaniowa Żydowska podjęła się realizacji projektu powstania lapidarium na cmentarzu żydowskim w Łomazach przy ulicy Brzeskiej. Obecnie trwają prace. Na ten cel zostały pozyskane środki z programu odbudowy zabytków i obecnie wykonawca realizuje projekt budowy lapidarium, na którym zostaną wyeksponowane tablice żydowskie, macewy. Jest ich ponad 100, które znajdują się na cmentarzu żydowskim i one zostaną wyeksponowane. W ten oto sposób powstanie
powstanie miejsce pamięci, ale również te macewy nie będą, tak jak do tej pory, leżące na ziemi, porozrzucane, tylko będą wyeksponowane, wpisane tak naprawdę w to lapidarium, zabezpieczone, tak aby mogły również na przyszłość być i nie ulegać takiej degradacji. Także to jest taki kolejny element również upamiętnienia. Tych macew jest, tak jak wspomniałem, ponad 100 na cmentarzu żydowskim. Thank you.